Trójka stała się centrum uwagi polskiej opinii publicznej. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, kolejni dziennikarze składają wypowiedzenia. A władze stacji starają się ratować jej wizerunek. Do głosu dochodzą także artyści, którzy składają wnioski o nieodtwarzanie swoich utworów na antenie tego radia. Dziś sprawą Trójki postanowił zająć się Senat. Zebrała się Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu, która debatowała nad sytuacją. Senatorzy nie byli osamotnieni. Członkowie komisji gościli przedstawicieli władz Polskiego Radia oraz Rady Mediów Narodowych, a także dziennikarzy, którzy odeszli z radia. Trójka senacką sprawą prace komisji rozpoczęły się od odczytania listy nazwisk byłych już dziennikarzy Trójki. Prezes Polskiego Radia dodała, że część osób z listy nadal pracuje w programie trzecim, pozostali odeszli sami. Nikt nie został zwolniony. Agnieszka Kamińska poinformowała również, że w radiu trwa audyt. Dziennikarze, którzy opuścili Polskie Radio, pełnym żalu głosem wypowiadali się na temat obecnej sytuacji oraz o pobudkach, które nimi kierowały. Agnieszka Szydłowska, która złożyła wypowiedzenie w poniedziałek, poinformowała przed komisją, że odchodzi z Trójki, mimo że nie ma innej pracy, a na utrzymaniu ma dwójkę dzieci oraz ratę kredytu do spłaty. Podczas wypowiedzi publicystów jeszcze do niedawna związanych z Trójką padały także ostre słowa. Michał Nogaś powiedział, we mnie nie ma osobistego żalu, jest za to ogromny żal związany z tym, co się stało z radiem. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że od początku był taki cel, by zabić wolność. Ten sam dziennikarz zaznaczył, że każda władza próbowała coś od siebie narzucać, jednak takich sytuacji jak teraz nie było nigdy. Słuchałem, jak słuchacze płakali, żegnając się z Trójką. Gdybyście zostawili Kazika na liście przebojów, nikt by tego nie zauważył, dodał Nogaś. Trójka, instrukcje przychodziły od dawna, jak zaznaczył Ernest Zozuń, dziennikarz Polskiego Radia. SMS Y z instrukcjami, czy e-maile od władz radiowych pojawiały się już wcześniej. Sprawa piosenki Twój ból jest lepszy niż mój nie jest tutaj precedensem. Ten sam dziennikarz wskazał, że takie instrukcje dotyczyły głównie publicystyki. Zozuń zwraca uwagę Senatu na to, że polityczne wywiady przeprowadzały osoby spoza Trójki, na przykład tacy jak Michał Rachoń czy Adrian Klarenbach z Telewizji Polskiej. Czy Trójka nie ma własnych dziennikarzy? Ma, ale mogliby zadać inne pytania, skwitował sprawę redaktor. Senatorowie wskazali także, że pracownicy Trójki mogli być mobbingowani przez przełożonych. Wskazali, że należy w takiej sytuacji wejść na drogę prawną. Takie rozwiązanie wskazał Aleksander Pociej. Iwona Śledzińska-Katarasińska wyraziła chęć zainteresowania sprawą Sejmu. Prezes Polskiego Radia, Agnieszka Kamińska, zapewnia, że nadawca jest pluralistyczny i szanuje wolność słowa. Zapowiedziała też, że jest otwarta na dialog. Zapytała również komisję, czy ta zajmie się sprawą Radia Z. Sylwester Latkowski sugerował ograniczanie wolności słowa w tej stacji. Latkowski miał być gościem anteny w związku ze swoim najnowszym filmem, rozmowa nie doszła do skutku. Będziemy przyglądać się sprawie i informować Państwa na bieżąco. Źródło: Wirtualna Polska, następny artykuł.